tvpodkarpacie.pl. 10 dzień września, Stadion Wierchy w Sanoku, mecz 7 kolejki rozgrywek 4 Ligi Podkarpackiej. GOECO Ekobol Stal Sanok podejmuje Wisłok Strzyżów. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii. Zajmijcie jeszcze!
długo się męczyliśmy, nie chciała wpaść ta pierwsza bramka. Stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie z 2-3 dobre sytuacje. Powinniśmy zejść do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. No ale nie chciała ta piłka wpaść do bramki. No ale tak, pan wspomniał, udało się w tej 60. minucie napociąć bramki i już potem poszło lepiej. W przerwie meczu żeśmy sobie wytknęli swoje błędy z pierwszej połówki. I tak jak twierdziłem im w przerwie meczu, że dopóki nie strzelimy tej jednej bramki, to będzie nam się ciężko grało, bo przeciwnik, jak wszyscy wiedzą, ma do tej pory 4 zdobyte punkty. Przyjechał do Sanoka rozegrać mecz i myślę, że jakby się to skończyło dla nich remisem, to by byli bardzo zadowoleni. My chcieliśmy bardzo swój mecz tutaj u siebie przed własną publicznością wygrać, bo powiem szczerze, no gdzie będziemy zdobywać punkty, jak nie u siebie, no nie? A poza tym, nie wiem, jakaś taka nerwowość się wkradała u nas w tej pierwszej połówce i słabo nam się rozgrywało te nasze akcje. Drużyna ze Strzyżowa bardzo mądrze się przesuwała, zostawiała nam mało miejsca na boisku, no i nie mogliśmy znaleźć tych luk. Graliśmy troszkę może za wolno, za mało ruchu było na boisku, no i przez to tak ciężko nam było stworzyć sobie więcej sytuacji bramkowych. Dobrze, że ta bramka pierwsza wpadła, to już przeciwnik musiał się otworzyć i inaczej się grało, no nie? Poza tym ta czerwona kartka dla ich zawodnika osłabiła ich zespół i strzeliliśmy jeszcze 2 bramki, fajnie. Mogę podziękować tylko trenerowi Piasta Toczępy, z którym rozmawiamy w tygodniu. Wytypował wynik, bardzo trafnie powiedział, że wygramy 3-0 i tak się skończyło. Michała Śmietany tak bardzo brakuje, dlatego że powiem, to jest chłopak, który tej mojej kilkunastoosobowej kadrze najlepiej gra głową, a my w tyłach takiego zawodnika potrzebujemy bardzo, no ja? Bo przy stałych fragmentach jednak ten przeciwnik dochodził do, może nie do sytuacji, ale zawsze gdzieś ta piłka musnęła głowę przeciwnika, a nie naszą. Wiem, że nie będzie łatwo tam w Tarnawie, no nie, bo raz, że oni też tam nieźle grają w piłkę, awansowali chyba o klasę wyżej, poza tym ambitny trener Grzegorz Pastuszak prowadzi tą drużynę, także no obyśmy przeszli dalej i grali wyżej. Będziemy wszystko robić, żeby ten mecz pucharowy wygrać. No nie mamy za wiele odpoczynku, bo jutro poniedziałek czeka nas rozruch pomeczowy, bo więcej nic nie będziemy robić w takim wypadku, bo czeka nas mecz środowy, no nie? We wtorek pewnie chłopakom damy wolne, a w środę gramy. To wygramy! TV Podkarpacie.pl